Chwilę grozy przeżyli uczestnicy wypadku, do którego doszło dziś późnym popołudniem na trasie K92. W Kowalewie, w okolicach wiaduktu, Opel Corsa wjechał w tył kombajnu jadącego w stronę Słupcy. Po zderzeniu Opel, którym podróżowało trzech młodych mężczyzn, stanął w płomieniach. Jeden z pasażerów Corsy nie mógł wydostać się z płonącego auta, bo nie mógł odpiąć pasa bezpieczeństwa. Kierowca kombajnu przeciął pas, umożliwiając mężczyźnie wydostanie się na zewnątrz. Pożar samochodu udało się ugasić jeszcze przed przyjazdem strażaków. Młodzi mężczyźni, którzy jechali Oplem, trafili do szpitala. Jeden z nich ma złamaną rękę. Podczas akcji ruch na drodze całkowicie był wstrzymany. Policja wyznaczyła objazdy.